Siemanko, Cyfronomikon, Waster. Dzisiaj niestety, albo stety, na trzeźwo. W trakcie tego let's playa na pewno będę parę razy mocno ostro pijany, ale niestety mamy czwartek, a w tygodniu ja nie spożywam trunków alkoholowych. To pierwszy filmik to jest po prostu intro, które trwa 8 minut. Jedziemy sobie kolejką górską, podgórską, pociągiem, chuj wie czym jedziemy. Nawet tramwajem, to nie jest tramwaj, a w sumie mógłby być, bo jest na jednej szynie, jednoszynowcem. Jedziemy sobie do Black Mesa jako Gordon Freeman. Oczywiście nie będę tutaj już mówił, co to jest Black Mesa. W jednym z moich filmików to wytłumaczyłem. Teraz po prostu postanowiłem nagrać let's playa, bo chcę się zabrać za tego Half-Life'a, tak, znaczy Black Mesa. Chcę się za to Black Mesa zabrać tak już na poważnie i skończyć ją. Wtedy jak zainstalowałem pierwszy raz, to po prostu pograłem, nie wiem, ze 3 godziny. Tutaj muszę się przyznać, zamuliłem w pewnym momencie, bo klawiatura i mysz to mnie dobijają i po prostu nie mogłem na jakąś skrzynię tam wskoczyć, cały czas ginąłem i postanowiłem, że pierdolę, nie gram na razie. Tutaj wam wrzuciłem u góry ekranik, zrzut z Half-Life'a, z pierwszego, to jest chyba zrzut z PlayStation 1, trochę słaba jakość, ale i tak widać jak to ten, jak to wyglądało kiedyś i porównanie teraz Black Mesa na odnowiona na tym nowym silniku. Zobaczcie ile oni w ogóle tutaj nowych rzeczy dodali. To nie jest tylko tak, że to jest 1:1 i grafika podciągnięta, to jest strasznie dużo nowych rzeczy dojebanych. I no, i różnica jest niesamowita. A pamiętam w 98 roku, jak Half-Life wyszedł, to no, ta grafika tutaj, co ja mamy w malutkim ekranie, to dupę urywała. No, rozpierdalała konstrukcję, że tak się wyrażę. To było coś pięknego na tamte czasy, ale no, w sumie grafiko to Half-Life zyskał tą popularność, ale bardziej to klimat. Ten klimat to jest FPS, który, jeśli wytrwacie, jeśli obejrzycie let's play w nowym wydaniu w Black Mesa, to na pewno to zrozumiecie, o co mi chodzi z tym klimatem. Znaczy, to jest pytanie, bo może zrozumiecie, a może nie, może nawet ja mi czar pryśnie, bo dla mnie ta gierka to jest jedno z najlepszych FPS-ów ever, a teraz po tylu latach, jak będę w nią napiżał, to może czar pryśnie i może nawet jej nie skończę, nie wiem. Dlatego postaram się najpierw ponagrywać po 2-3 filmiki. I dopiero je uploadować na YouTube'a. Tak, dzisiaj jest czwartek, dzisiaj po prostu zrobię te intro i tam kawałek się przejdę. Nie spoilując, ale gierkę tak starą można spoilować. Przejdę może do momentu, w którym ta awaria będzie, w której to wszystko stanie, kosmici przejdą do naszego wymiaru i na tym chyba zakończę dzisiaj, a jutro wezmę sobie parę browarków dębowych, najlepsze piwko, i wtedy przy dębulcach po prostu sobie pogram dalej. I mam nadzieję, że nie zamulę w tym momencie, w którym zamówiłem parę miesięcy temu. Najgorszym minusem dla mnie to jest to, że nie mogę podłączyć pada. Mogliby tutaj zrobić motywek o... Ja nie wiem jak jestem z czasem, bo teraz jestem w momencie helikopteru, przejeżdżam w Black Mesa koło tego helikoptera, a tutaj już przejechałem w Half-Life 1 już ten moment był i widzicie ile oni dodali nowych rzeczy, nowych lokacji, no to jest przegięcie chuja. No i zapomniałem na czym skończyłem, ale to nieważne. Troszeczkę przydługie to intro jest, to ja już przestanę pierdolić. Jak ktoś po prostu chce sobie obejrzeć do końca, to niech ogląda, a w następnym filmiku już będzie pure gameplay, już będziemy grali w Black Mesa. Narka. Commence this evening at 1900 hours in the level 3 facility.
The semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure broadcast transmission. Remember, more lives than yours may depend on your fitness. Make a valuable addition to the Black Mesa team. Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruiting team. The Black Mesa facility is an equal opportunity employer. Personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urine analysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late.